Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam na Speedrunna 2.0. Gram w szachy i komentuję swoje ruchy, swoje plany. Zaczynałem z rankingu 400. Aktualnie jest to 2226. Planem jest zdobycie rankingu co najmniej 2400. Zobaczymy, czy to się uda. No i mamy przeciwnika 2313. No, to jest potężny ranking, no ale jak chcemy zrobić 2400, no to z takimi gośćmi trzeba grać i próbować walczyć. D4, skoczek F6, zagramy sobie C4, czyli gambit hetmański, posunięcie E6, może to być teraz też obrona Niemcowicza, na to się zanosi. Skoczek na F3, prawdopodobnie goniec da szacha na B4, można też oczywiście zagrać i D5 i można B6 zagrać, różne są tutaj plany. Jest posunięcie B6, to tutaj od razu gramy sobie G3, żeby wstawić gońca na polu G2. Taki sobie system często też grywam. Lubię go, dobrze się w nim czuję, ale to jest gra oczywiście cały czas wyrównana. To jest normalny debiut. Przeciwnik oczywiście wychodzi sobie gońcem z atakiem na skoczka. I teraz można się zasłonić gońcem lub skoczkiem. Są dwie drogi. Jedna i druga jest dobra. Ja lubię tutaj grać gońcem. To jest chyba bardziej popularny ruch. Jeżeli będzie wybicie, to wybijam hetmanem, co ciekawe, żeby ten skoczek wylądował na polu C3, gdyż na C3 stoi zdecydowanie lepiej. Hetman E7, takie ruchy oczywiście też widziałem, tutaj robię od razu roszadę i co ciekawe, tym gońcem za chwilę będę mógł na przykład zagrać na G5 i straszyć potem tego gońca czarnopolowego, więc tutaj dobrym momentem prawdopodobnie jest zbicie gońca na D2, prawdopodobnie przeciwnik tak zrobi. Jeżeli będzie bicie, hetman wybija, skoczek E4, hetman C2, a potem próbujemy sobie w ten sposób. Posunięcie A5, też ciekawe zagranie. Zastanawiam się, czy tutaj mogę od razu zagrać. Zagram sobie tutaj. Jeżeli będzie H6, bardzo się zastanowię nad wybiciem, ale też zastanowię się nad odejściem na F4, żeby prowokować go do ruchu G5, bo teraz będę chciał zagrać tu. Ok, przeciwnik zagrał D5. Ciekawy ruch w ogóle, zaczepny. Bo teraz tak, tutaj goniec zagra na D6 i skoczek na C3. To mi się bardzo podoba. Tak zrobimy. Tak zrobimy. Goniec od razu ucieka tu i skoczek na C3. Są plany takie, żeby sprzątać tego gońca, więc czasami taki ruch jak C6 możemy zobaczyć. Jeżeli będzie ruch C6, to w ogóle E4 będzie świetnym zagraniem, bo bazujemy na związaniu skoczka i te E4 pozwoli nam właśnie po wybiciu wejść skoczkiem na E4 i w ogóle będziemy stali świetnie, uważam. Wszystkie figury są już w grze. O teraz w ogóle tak wydaje mi się, że bicie będzie dobre, bo on musi odbić tutaj bić na D5 będzie musiał i skoczek W5, na pewno sprzątnę gońca i zostawię sobie parę gońców. To może być dobry pomysł. Jeszcze się zastanawiam nad opcją inną, ale chyba innych opcji nie ma. Nie no, to jest bicie według mnie teraz dobre. Na pewno nie zbije goniec. Jak zbije goniec, to super stoimy. I skoczek tutaj. To jest dobry moment na wzięcie tego gońca. Zdecydowanie tak. I teraz tak, jeżeli H6, to jest wybicie. Od razu z szachem. Jak pionek wybija, no to fajnie dla nas raczej. Raczej fajnie. Jeżeli hetman, to gram tu i zdobywam pionka. Po prostu. Więc przeciwnik zapewne zbije tutaj tego skoczka pionkiem. Tak też myślałem. Goniec może zagrać tak, sprowokować do G5. W sumie zastanawiam się, czy nie zbić, bo tutaj ten pionek będzie też poszkodowany z jednej strony, ale no właśnie, ale wydaje mi się, że bicie skoczka jest ok, ale strasznie mi żal tego gońca, bo odejdę gońcem i co dalej, ten goniec nie pogra, zbijam tego skoczka, słuchajcie, bo jak on zbije skoczkiem, to ja zagram hetman B3 z atakiem na pionka, z podważeniem tego. Moim planem teraz będzie zagranie E3. Teraz w ogóle nie można zbić pionka, bo wieża E1. Zagram E3, wprowadzę wieżę na C1 i będę się sadził na tego pionka D5. Tak delikatnie oczywiście, bo on jest broniony dobrze, ale też na tym skrzydle mogę próbować sobie podziałać. Wieża na A6. Dobra, gramy sobie tak. Posunięcie E3, co pozwoli zagrać wieżą na C1 i goniec na F1 będzie mógł atakować wieżę, a potem tego pionka będę mógł sprzątnąć. Wieża z F na C1. To wygląda bardzo ciekawie, znaczy tak na C1 naturalnie powiedzmy i teraz przeciwnik musi się liczyć z tym ruchem.
Jeżeli Hetman nie zagra na D8 i nie obroni pionka, to będzie źle raczej dla niego. Ale też skoczek D7 jest takie posunięcie. Tylko, że ja mogę wtedy skoczkiem zagrać na D2, ewentualnie na E1, na D3 i na F4. Dobrze, gramy Hetman B4. Jest atak, z tym się też liczyłem. Hetman B4 cały czas będzie spoglądał na te pionki. No wydaje mi się, że opanowana wolna linia. Dobra, mogę też tutaj go postraszyć, ale chyba goniec F1 będzie jeszcze lepsze, bo zawsze on może wybić, ja wybijam, wieża odchodzi, ja zdejmuję pionkę. Czy z tego pionka weźmiemy? No gość 2-300 i, że tak powiem, go robimy tutaj w przenośni. Wygląda to dobrze. On może poszukać jakiejś kontry, ale tutaj raczej ta struktura jest nie tak łatwo ją rozbić, więc na kontrę tutaj, mam nadzieję, że nie będzie kontry. Znaczy tak mi się wydaje, że tu nie będzie kontry. Zawsze na to zwracam uwagę, bo jeżeli już czuję, że na drugim skrzydle przeciwnika, że tak powiem, ogrywam, mam przewagę, to trzeba uważać, żeby on czegoś tam na mnie zrobił po drodze. O, zagranie ruchu B5, ciekawy ruch, tylko że teraz tak, ja zbiję. Bicie go, nie, goniec potem może tutaj podziałać, nie będzie mi to odpowiadało, ale jak zbiję tu, wieża tu i hetman tu, to mam dwa pionki więcej. Tak trzeba zrobić. Hop. I dwa pionki więcej będą. Tak, i hetmanem od razu schodzę, żeby nie być pod związaniem. I teraz... plan będzie taki, żeby zagrać B4 i wrócić gońcem. Zaraz, chwila. Wieża tu mogła zagrać, ale zawsze mam tu i A4 na szczęście. Hetman zagrał tutaj. Stępem go zaatakuje. Wymiana, wymiana. Czy on coś tutaj zauważył, czego ja nie widzę? Wydaje mi się, że to jest bardzo dobrze teraz. Tym bardziej teraz właśnie. Ten goniec za chwilę wróci. Wystarczy jeden ruch B4, żeby zachować pionki i wracam gońcem i jestem totalnie bezpieczny. Tu hetman nigdzie nie wlatuje. To wygląda bardzo dobrze. Raczej przeciwnik ma problem. Dokładnie. Gram B4 koniecznie. Już będę miał za chwilę luz, jak zagram sobie gońcem z powrotem. No właśnie, żadnej kontry nie ma. Tutaj goniec wraca, ten goniec nie gra póki co. Wolna linia, wszystko się dobrze tutaj ułożyło. Za chwilę tam i na przykład hetman na A7. Wieża B6 jest totalnie nieskoordynowana. Wygląda to bardzo dobrze. Ok, nagramy sobie po prostu dalej. Działamy. Przeciwnik poddał, zobaczcie, poddał partię. Dwa pionki więcej wystarczyły. No, to była chyba, można mówiąc wprost, pewnego rodzaju miazga na gościu 2300. Dobra, D4, F5. No to słuchajcie, będą teraz fajerwerki, coś czuję. Zagram H3. Lubię grać w ten gambit. D5 jest najlepszym tutaj rozwiązaniem. Jeżeli zagra D5, to po prostu będę grał bardzo normalne szachy, czyli skoczek F3. No właśnie, tak się dzieje, więc skoczek F3, ale jeszcze zobaczę, jak zagra przeciwnik, bo teraz tak. Jak zagram tu i on zbije i ja tu, on może skoczkiem, a jak zbije gońcem, to zagram tu. Dobra, słuchajcie, polecę z tym tematem. Tego ruchu raczej nie polecam, bo on nie jest na pewno dobry, ale gram na zamieszanie. I skoczek na E5. Już coś tutaj takiego podobnego sobie graliśmy wcześniej. Goniec i chyba goniec tutaj. Chodzi o to, że tak, już kiedyś powtarzałem ten wariant. Czy on jest dobry? Nie mam pojęcia. Mi się on podoba, bo jest wariactwo małe na szachownicy. No to wybijam z przyjemnością i hetman D3 spróbuje straszyć pionka. Posunięcie G6 nie działa, bo skoczek wybija. Ta wieża jest wolna. No jest pionek mniej. Może za różowo nie jest, ale szybkie wyprowadzenie figur może zadziałać. Ten ruch jest dobry, bo taki ruch groził. To już przeciwnik tutaj gra trochę lepiej. Gram tak, żeby spróbować zbić skoczka. Aha, skoczek na E4 może zagrać. Faktycznie trochę to przeoczyłem, ale zawsze mogę wrócić po prostu, nie? Sprowokować go do takiego ruchu. O, a może po prostu tak nawet zagrać. Tak, to tutaj, to nie bardzo.
Koniec F4 niech będzie. Sprowokujemy oczywiście go do G5. Jak zagra G5, to może nawet ruch typu z powrotem? Potem F3? Coś takiego. O, tutaj mogę wybić teraz i zagrać tak. To będzie bardzo ciekawe. Mu się trochę tutaj popsuje struktura. Z drugiej strony może od razu tak zagrać. Taki ruch jest też ciekawy. Wieża musi zagrać tu. Ja zbiję, zbiję i wezmę tam. To jest też dobry ruch, słuchajcie. On chyba nawet działa. Ale no bardziej mnie kusi jednak F3. Bardziej mnie jakaś tutaj inicjatywa kusi. Mógłbym odbić pionka grając tak. Ale no nie gram tak. On może wybić tu. Ja mogę wybić tym i odbić nawet tak. Dużo jest możliwości ciekawych, dlatego już się pozycja nieco zmieszała. No cóż, jeżeli chodzi o jakąś tam dynamikę, to wygląda fajnie. Już teraz G5 nie jest takie dobre, bo mogę odejść, chociaż chyba jest dobre, poczekajcie. Ale to trzeba, po G5 trzeba rozważyć bicie według mnie, bo wy bicie tutaj. Nie, chwila. G5, bicie, on mi wtrąci, bicie tu. A, to odejdę hetmanem i potem odbiję. Nie, to powinno wyglądać dobrze. To powinno teraz być dobre. Nie no, F3, atakujemy po prostu skoczka. Skoczek ma dylemat, czy odchodzić, czy nie. Raczej musi odejść na F6. I potem sobie wystawimy kolejną figurę z planem długiej roszady. Tak też zrobię. Wszystkie figury grają i to jest dla mnie najważniejsze w tym momencie. Cały czas zobaczcie, że przeciwnik ma króla w centrum. Dobra, tu jest atak, no długą trzeba zrobić. Druga wieża wejdzie do gry i to jest ważne. Czy będzie krótka roszada? Pewnie może być zagrana. To wieża na G1 i robi się naprawdę, naprawdę gorąco, tak mi się wydaje. A długa roszada, okej. Racja. No ale gram wieżą tutaj mimo wszystko atakuje. Jeszcze zobaczymy, jak on się zachowa, bo tak zagrać nie może, bo dostanie tu plombę. Więc z tempem jeszcze próbuję ugryźć. Czyli wchodzę sobie wieżami na wolne linie i sobie nimi próbuję aktywnie podziałać. Jeszcze jest coś takiego jak bicie tutaj. On wprawdzie tym nie zbije, bo straci tam pionka, więc będzie musiał po wybiciu odbić hetmanem. Tu będzie nacisk, ale ja zawsze odbijam pionkiem, królem się chowam na D2 i może goniec tu, chociaż ha, po wybiciu on raczej tym pionkiem, bo tu wisi, ale też wisi na C3. No jest dużo taktycznych zagrywek, faktycznie. Póki co on musi jakoś zagrać. Może wieża G8 spełnia swoją rolę, mimo wszystko. Słyszał. Słyszał i zagrał bez wahania. Bicie tutaj. Bicie tutaj. Jeżeli zbiję hetmanem, ja wezmę tu, on tu, ja tu, on weźmie, ok, ja dam szacha i będę go męczył. Dlatego zbił pionkiem i dlatego też się z tego cieszę, bo zbijam na C7, odzyskując pionka, nie pozwalając mu zrobić długiej roszady. Już mi się podoba. Tutaj dobrze jest bronione, tego pionka wziąć nie wolno, bo zawsze wieża wchodzi. Goniec za chwilę wraca na przykład na E5. Fajne jest też to, że skoczek nie może sobie wejść. Podoba mi się pozycja. Jestem z niej bardzo zadowolony. W ogóle ten gambit, właśnie tak w internecie sobie można czasem poszaleć i pograć takie ruchy inne niż zwykle. No i czasami to wchodzi. No, oczywiście warto sobie poanalizować to z komputerem, czy to faktycznie spełnia swoją dobrą rolę. W ogóle zawodnik 2274 to już nie w kij dmuchał. Dobry gracz. Jest posunięcie G6, więc tym razem chyba tu, jeżeli długa, to tu, tu i biorę jednego i zdobywam pionka po prostu. Z drugiej strony może tak zagrać, ale nie no, chociaż tam goniec, goniec jest ok. No dobra, gram tak. No gram tak, bo grożę wzięciem piona. Jest prosta groźba. Może on będzie musiał tak zagrać. Teraz po wybiciu mam wieża H5. Też zdobywam pionka. Trochę szkoda mi tego gońca, bo nie jest dobrą figurą, ale po prostu zdobywam pionka, więc z tego skorzystam. Zagram zwyczajnie na materiał. Pionek więcej jest dobrze. I teraz, ojej, tam się robi bardzo groźnie, mój drogi przyjacielu.
Najpierw tak, chytrze, bo tu będę groził zagraniem od razu. Może to było trochę lepsze, ale on teraz musi dokładnie zagrać, bo jak dokładnie to jest chyba tutaj, wtedy chyba zdwoje wieże. Inaczej, jak zagra tak, to bicie, bicie i hetman na F5 i mam tutaj strzał. O, mam cię. Mam cię, gościu. Jeżeli wieża D7, to wtedy szach i zdobywam pionki z szachami, bo wybijam tu. A, też sprytnie, sprytne zagranie, bo jak zagram tak, to on wtedy tutaj i nie mam tego poświęcenia. Dobrze zagrał, bardzo ładnie zagrał, tylko pytanie, czy cały czas nie. A potem tu pionek leci. Nad czym ja się zastanawiam? Czy takie ruchy to powinno się grać w sekundę w sumie? Nie, ale oczywiście żarty żartami, ale zastanowić się wiadomo trzeba. I tutaj po prostu zdejmuję tego pionka. Wszystko się zgadza. Tego się w ogóle nie obawiam. Nie ma zresztą na to czasu, żeby to jakoś specjalnie bronić. No póki co jestem zadowolony z tych dwóch partii. Dobra, jest wybicie. Oczywiście wybijam i zbieram pionka kolejnego. Teraz mam opcję z szachem. Mam 6 pionków na 4, 2 przewagi. To jest ogromna przewaga. Poza tym kolejny pionek wisi. No tak. A, tutaj wziął. Dobra. Muszę teraz uważać, żeby nie wpaść w kłopoty. Wisi mi wieża. Więc tak, albo biorę tu. Tak, wzięcie tutaj jest chyba ok. Jeden szach, to tak. Król ucieknie zawsze. Dobra, trzeba zbić tutaj. Szacha nie ma. Tu się broni. Ewentualnie na takie coś trzeba uważać, ale to mam na pewno zagranie takie, albo po prostu wzięcie tu. Tylko, że weźmie gońcem tu. Chwila, tak. Król tak, szach poszedł, dobra. Król B1. Oczywiście na maty muszę uważać. Na szczęście wieża tu broni. Poszło bicie. Pytanie, czy tak nie zagrać teraz. Szach. Król tu i tak. A tam nie mogę, bo koniec. Co ja gadam w ogóle? To chyba pionkiem wezmę to. Ale teraz mogę dać najpierw szacha. Król tu i tu, a nie, bo wieża G8. Inaczej, może tak. Tak. Tak zrobimy. Hetman C3. Jeżeli weźmie tu, zrobimy sobie lufcik. Lufcik będzie polegał. Jeszcze muszę policzyć pionki. Chyba ten ruch będzie lepszy. Cały czas przewaga pionowa, tu się pionek trzyma. Jeden szach niby jest ok, ale lufcik jest ważny. Zrobimy lufcik. Lufcik jest ważny, trzeba mieć ucieczkę dla króla przygotowaną. Teraz grożę po prostu takim zagraniem, albo wieża G7 w ogóle jest bardzo groźna. Wieża C8 jeszcze jest takie zagranie. To jest dobry ruch w ogóle chyba. Może nie tyle, co się pomyliłem, co koncepcję gry można zmienić po takim ruchu, bo może lufcik z innej strony byłby lepszy. No ale dobra, już zostało zagrane. Jeżeli tak, to chyba tutaj. Ale wybicie, wybicie i wieża C3. Nadal będzie pion więcej, bo jak zagram tutaj, on weźmie mi tego, ja wezmę tego. Pionek więcej, ale nie, no cały czas będzie dobrze. Cały czas będzie dobrze, bo król idzie szybko na C2. I będę starał się wziąć kolejnego pionka. Ta wieżówka będzie też ciekawa, oczywiście. On musi dostrzec takie posunięcie wieża C8. Choć z drugiej strony wieża C8 i wieża C6 wymiana, on weźmie tego. No niedobrze chyba. Więc będę raczej musiał zagrać hetman tu. No szkoda, bo w tym momencie może powinienem zagrać jakieś A3, bo już po tym ruchu mam tutaj szacha, król bezpieczny, dalej jest obrona i wtedy wieża G7. No ale w partii już poszło, co poszło, B3. Jemu się kończy czas.
No i widać, że na przykład z takich właśnie ciekawych, ostrych rzeczy wynikają takie pozycje, gdzie się bardzo dużo upraszcza. Jeszcze tak patrzę, że może dać szacha tu i tam. Wtedy tu. Okej, jak nie chcę wymiany hetmanów. I nie mam wyjścia oczywiście, gam tak i tutaj. Się chyba wszystko trzyma. Można przejść też troszkę do defensywy. Oczywiście on może dać szacha. Król zawsze ucieka tutaj. Pamiętamy, żeby króla trzymać. Poza tym nasz król jest bezpieczniejszy niż jego. Zdecydowanie. Nie chciał wymiany. Okej, dla mnie to jest jeszcze bardziej korzystne. Nawet wieżę tutaj, po prostu napadać na pionki w razie czego. Ale z drugiej strony, oczywiście, jeden szach, ale jeden szach nic nie da, jeżeli nie ma podparcia wieży. No więc pomyślę, może nawet taki ruch. Ciężko stwierdzić. Zobaczymy, co on zagra. Mamy 5,5 minuty. Jest dużo czasu w przeciwieństwie do przeciwnika, więc można sobie spróbować wymyślić jakąś dobrą koncepcję, dobry ruch. Zobaczymy, jak to się potoczy. No, przeciwnikowi ten czas szybciutko umyka. No i czekamy, czekamy, czekamy. On myśli, kombinuje, kombinuje. Widać, że C3 tu się wszystko trzyma. Wszystko się dobrze tutaj trzyma. Długo myślał. Pytanie, czy tutaj? On tak, my tu, on tu. Mogę wymienić wieżę. No, zagram tak. Nie, chwila. Jak zagram tak, to on mi tutaj kopnie. I wymieni. Nie, no tutaj jest dobrze, tylko się zastanawiam właśnie nad ruchami jakimiś takimi lepszymi. No. Tak, potem dam szacha, potem zagram tu, dam szacha, wymienię, atakuje pionka. On zagra tu, albo do szacha, potem tu i tego pionka weźmie, ja tego, on tego, F5 zostanie. Teoretycznie to powinna być wygrana, ale mimo wszystko chyba tak zagram. Odejdę teraz królem. Może być szach tutaj, no to B4 i już są groźby. Chodzi o to, żeby wieża nie miała tam przyjemności sobie wejść. Cichy ruch, ucieczka B4, się wszystko trzyma. Tu teraz wisi, tu wisi. On to wszystko broni, okej. Okay. Atak. Pan D4 z atakiem. I przy okazji będę miał opcję wieża G7, w razie czego. Jest wieża G7. No i tu powinno już być pozamiatane, bo atakuje punkt A7. Fajna geometria zadziałała w tym momencie. No, sekundy uciekają, jak widać. Zbił. To już taka mała desperacja, oczywiście. No i cóż, zbijam i chyba wystarczy. Ok, mamy to. 2245. Szukamy sobie kolejnego przeciwnika. No, oczywiście fajnie jest, jak się wygrywa. Jest bardzo przyjemne. Ranking idzie do góry. Brakuje 155 oczek do celu. Jest to sporo. Na tym poziomie jest to bardzo dużo. I znowu białe, i znowu białe. No to znowu niech będzie D4. Zobaczymy, jaki ruch. C6. Mogę zagrać tak i grać karokana. Nie chcę za bardzo chyba, chociaż może go zagram. Zagram C4. Zagram C4. Niech będzie dzisiaj troszkę tego gambitu hetmańskiego więcej. W ten sposób pewnie skoczek F6 i skoczek D2. No, takie normalne, naturalne posunięcie. Zobaczymy, czy goniec wyjdzie, czy przeciwnik zagra E6.
Można jedno i drugie grać oczywiście. To i to jest dobre. Się przeciwnik zamyślił. Może sobie przypomina wariant G6. Tak też można. Dobra, trzeba grać po ludzku, czyli E3. Wyprowadzamy sobie figurę aktywnie. Roszada się przyda. No i pewnie co? Wyjdzie sobie jakiś tam goniec, niech sobie wychodzi. My sobie zagramy B3, goniec B2. Na razie sobie te figury w sposób prosty rozwinę. Może B3, może A4 też później zagram. Może goniec na A3 pójdzie. Są możliwości. Czekam na wybicie oczywiście. Ok, B3, żeby mieć tego gońca w zanadrzu, bo czasami jest wieża E8, przeciwnik chce dojść do ruchu E5. Więc postaram się mu to troszeczkę w tym przeszkodzić, grając bardzo naturalnie. Przy okazji podpieram sobie fajnie pionka. Ten system jest taki też, myślę, że prosty, wygodny i no, polecam, polecam, polecam. Wieża E8, tak jak mówiłem. Goniec B2. Aj, za szybko, ale może też i dobrze. Czekajcie, tu, tu, tu i tu. I tu, 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 tu i tu. Wow. Ale wymian będzie. Tak zbije. Faktycznie to wygląda. Nie, zbijamy tutaj, bo mam pewną korzyść w tym całym wariancie. Mam pewną korzyść, mianowicie wygląda ona na tym, że bije teraz na D5. I tu pionek na D5 zostanie izolowany, a wymiany na E5 mogą być teraz do oporu. Bardzo proszę. Poza tym jeszcze widzę dla siebie taką opcję, że po wybiciu goniec na B5 może tutaj związać. Czy to będzie korzystne? Zobaczymy. Ale to przeciwnik teraz jest raczej przyparty do muru, bo po prostu jest bicie. Jeżeli nastąpi bicie, trzeba będzie wybić. A skoczek wybije. Mądrze. Aha, dobra. On się trochę tutaj wygrzebał z tych wszystkich opresji. Ale pytanie, czy nie tak zagrać. F5 dostanę. Tak, bo to jest atak na gońca. Sprytne to było. Grozi tak. Nie, no dobra, wybić tutaj muszę jednego skoczka. Nie, bardzo sprytnie zagrał. To jednak nie doceniłem. Jednak nie. No tutaj jak wybije, on wybije. Wieża wisi, niestety. Tak, tak. No dobra, nie ma wyjścia, zbijam tego skoczka. No nie ma wyjścia. Tak się trochę potoczyło, to nie po mojej myśli. Izolowanego pionka niestety nie będzie. No wybiję hetman, to po prostu zagram tak. I jakiś tam goniec C4, jakaś tam może aktywna wieża. Ale czarne raczej tu nie mają problemów żadnych. Ale białe chyba też nie. Tylko jednak coś przeoczyłem. Jednak te E5 było ciekawe, jak się okazuje. No, trzeba byłoby to przeanalizować dokładnie w grze środkowej. No i też na tym to polega, żeby sobie grać, a potem rozważyć ten wariant, bo ono się może zawsze powtórzyć. Dobra, gram goniec na C4. Goniec na C4 sobie gramy. Pewnie wybicie nastąpi. Wybicie, wybicie. Goniec tu, a jednak nie. Ok. B5 to wieża tam się aktywnie, to się tego nie boimy. No H3 nie chce grać w jakieś kopnięcia, chociaż z drugiej strony. Czy zagrać H3 go sprowokować? Prowokujmy go. Niech będzie H3, proszę bardzo, zachęcam do bicia. Wybijemy, hetman zbije. Skoczek tu, goniec tu. Skoczek tu. Aj, może jednak ta prowokacja nie była taka do końca słuszna.
Znaczy tak, inaczej, bo jak zbije mi na h3 i zbije tu i zbije hetman, ja nie muszę grać skoczkiem przecież, tak. Mogę zagrać tak. A, będę mógł zbić na f7. No przecież, bo nie odbije, bo tak i wisi hetman. Prowokacja jednak jest dobra. Jednak tak. Czekamy na bicie. Oj, z utęsknieniem. Co raczej nie nastąpi. A h3 się tutaj może przydać. No właśnie, przeciwnik gra inaczej. Pytanie, czy tak? Nie, bo skoczek tutaj zagra, to będzie trochę wolne. Czy ja tego pionka mu pozwolę chyba w ogóle wybić? Albo nie pozwolę. Tylko pytanie, jak tutaj, może takie jakieś ruchy, coś w tym stylu. Dobra. Gramy tak, straszymy. Chodzi o to, żeby on sobie tego pionka wziął, a my sobie zagramy skoczkiem na G5. Tu będzie niezła torpeda. Proszę bardzo, bierz pionka, chętnie go oddam. B5 to tu, więc to działa, ok. Hetman sobie tańczy z jednej i z drugiej. Proszę bardzo. A jednak, ale chwila. Bo teraz tak, jak wybiję i zagram tak. On zagra bierze F8. Opłacać mi się tutaj nie opłaca, ale zagram tak. Tu. No to są ciekawe rzeczy. Ale wydaje mi się, że może lepsze jest wieża D1. Żeby mieć jednak wieżę w grze. On pewnie H6 zagra. Nie może H6, bo tu jest strzał. Może H6, bo potem jest tutaj strzał. No, ale on to też musi liczyć. Za chwilę zdwoję wieżę i pogram sobie na linii D. No, on oczywiście musi dobrze liczyć. Jeżeli zagra H6, to znaczy, że przeliczył sprawę i będzie ok. Ale po takim ruchu też może A4 po prostu zagrać. A może nawet B4, żeby mieć gońca tu. Nie, no raczej A4. B4 nie będzie raczej dobre, bo goniec tutaj może zagrać. Coś w tym stylu. Co ja w ogóle gadam, słuchajcie? Taktycznie. H6, bicie. Nie, dobrze mówię, bo mi się coś udrało, że król idzie na H7, a ja mogę wybić tu. No nic, będzie trzeba po prostu liczyć taktykę. Póki co, moje figury stają się aktywne. Jego goniec nie za bardzo. Tak? To wybicie, struktura się psuje. No dobrze, to może być dobre posunięcie, ale chyba tu mogę zagrać od razu. Wygląda dziwnie, ale chyba jest skuteczne. Zawsze ta wieża może wrócić. Zawsze. Druga wieża do akcji. Jeżeli tak, to może nawet tu. Dokładnie. Liczę też na takie posunięcie oczywiście, bo po wybiciu jemu się tutaj ten pionek trochę psuje. Może to jest dobra koncepcja, ale wchodzę wtedy wieżą na D1 i też mamy jakąś tam aktywność w grze. Naciskamy. Cały czas naciskamy. Próbujemy. No, wygląda to chyba nieźle. Przeciwnikowi powoli kończy się czas. Dobra, idę tu. Szybko idę skoczkiem na G5. Tak sobie to przemyślałem. I no, trzy figury atakują na F7. No to już teraz pęknie ten punkt w takim razie. Musi. Chwila. Tu. Atakuje tu. Dobrze jest. Bijemy. Chodzi o to, że naciskam na gońca. Jeżeli on zagra tak, to mam tutaj i wieża będzie pod biciem i będę potencjalnie tutaj bronił. Więc jak on mi zagra tak, to ja po prostu rąbnę tu. Jeszcze tak może nastąpić. To i tak chyba tak zagram. A właśnie, dobrze zagrał. Jednak chyba nie do końca dobrze mi się to policzyło. Ale na razie mam dwa pionki, tylko że figury wiszą. Dobra, taktyka działa. Jeżeli H6, to goniec E6. Jeżeli bicie, to skoczek bije, on nie może odbić. Dwa pionki zostaną więcej. Ok, jest goniec. Jeżeli tak zbije, to zbijam tu.
No, w takich pozycjach musi po prostu się zgadzać pozycja. Po prostu musi. Nie ma siły. To musi się zgadzać. No, taktyka wygrywa partię. Bardzo często zresztą przypadek. Taktyczne tutaj uderzenia są ważne. Taktyka bardzo często na początku gry, znaczy inaczej, w początkowej, nie w fazie gry, Krzysztof, ogarnij się. Dla początkujących, którzy grają w szachy, to taktyka tutaj jest na każdym etapie. Jak się ogarnie dobrze taktykę, to już ta gra nasza wygląda coraz lepiej. No i przeciwnik podba. 2253. Dzisiaj solidny, dobry speedrun. Dzięki serdeczne. Widzimy się w kolejnym odcinku. Przypominam o szachowo.pl. Macie 10% zniżki na zakupy w bardzo dobrym sklepie. Serdecznie polecam. Sam się zaopatruję od kilku lat. To jest też wsparcie dla mnie. Pozdrawiam i do zobaczenia.